Kiedy gramy, to się zastanawiamy, ile miejsc będzie z nami grało. Co roku jest to między 1600, 1740, tyle było w tym roku, i to oznacza, że gramy wszędzie. Także byłoby nawet trudno powiedzieć, że jedno miejsce jest większe, mniejsze. Każde miejsce, i to takie bez puszczenia oka tutaj w stronę publiczności, jest ważne, bo oddaje takie proporcje. Kiedy bawi się Warszawa, to się bawi, to się bawi Warszawa. Kiedy się bawi Hel, to się bawi Hel. I to istotnie jest wszędzie odczuwalne, a do tego jeszcze dochodzą miejsca na całym świecie, których kiedyś e, nie było. To myśmy jakby startowali. Pierwszym miejscem był, e, było Chicago i Nowy Jork, które ruszały z pierwszym finałem, nie wiedząc o co w tym wszystkim chodzi. Potem długo, długo, długo to się tak trzymało w takim konstansie i nagle Polacy, którzy podróżują po świecie, e, te sztaby uruchomili. Ale takie pytanie jest po prostu, nawet trudno tu odpowiedzieć, bo e, gdyby Opole nie grało, o to wtedy byłoby zdziwienie. Nie gra Opole jak to? Zawsze grało. W związku z tym to jest dla nas taki moment, w którym tylko czekamy na to, co, co będzie się działo. To się właśnie tak odbiera. Mało tego, Opole jest tym miastem, które siłą rzeczy jest beneficjentem później tego, co my robimy, a więc to tutaj są szpitale. My często tym małym miejscowościom mówimy u was nie ma szpitala, ale pamiętajcie, że gracie dla tego miasta, które jest najbliżej was. Jeżeli ktoś mieszka niedaleko Opola i tam ma sztab, to musi mieć świadomość, że jak dojedzie do Opola, dojedzie do szpitala, to właśnie ten sprzęt tam powinien być. Nie, to nie jest żadna kropka, jest to ta sama ranga jak każdy, 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 każdy sztab, a tak jak tutaj słyszymy od 30 lat, od samego początku ta sama szefowa, to też jest ten ciągłość, jak w jak wielkiej orkiestrze, ten sam prezes, cały czas. Ale to także pokazuje, że wiadomo o co chodzi. Tutaj nie ma wyważania otwartych drzwi, tu nie ma jakichś negocjacji później. To się po prostu samo robi. Nawet pan nie był w stanie przewidzieć tego wielkiego sukcesu, tej niezwykłej integracji całej Polski, wszystkich Polaków, jeśli chodzi o wielką orkiestrę świątecznej pomocy. Niezależnie, czy to jest większe, mniejsze miasto, czy to jest mała wioska, na czym polega ta magia? Czy pan tak naprawdę zastanawiał się tym, czy pan wie, co sprawiło, że wszyscy ponad podziałami się tutaj łączą? No bo to jest jedna wielka taka polska prywatka, taka fajna zabawa. No coś takiego, co ja wyniosłem jeszcze z czasów szkoły. Jak robiliśmy jakieś spotkania, to wszystkim nam zależało, żeby było po prostu miło, fajnie i sympatycznie. I nigdy nie, nie staraliśmy się używać jakichś wielkich słów i pędzić za daleko. Często ludziom się mówi, nie jest dużą łyżką. Zrób to powoli, zrób to regularnie, zrób to konsekwentnie. Pierwsze trzy finały to naprawdę się jeszcze obracaliśmy w obrębie ojej, ale poszła ale się wydarzyło. Dopiero po roku czasu zaczęła funkcjonować Fundacja jako Fundacja. E, po dwóch latach zaczęliśmy, no trochę myśleć o tym, to może jakiś zrobić konkretny finał, czyli że coś więcej wiemy o neonatologii. A potem to już jest planowe działanie, ale cały czas, od samego początku przyświeca temu naprawdę dobre samopoczucie, dobra zabawa, e, wspólnota taka, żeby e, niczego nie burzyć, a jeżeli mówimy, to mówimy bardzo ważne słowa. Jak grasz z nami, super. Jeżeli nie grasz nie przeszkadzaj, ma prawo ktoś nie grać. Nigdy nie uzurpowaliśmy sobie prawa, żeby powiedzieć to i tylko to. To jest jedyne, co w ogóle wam wszystkim przyniesie satysfakcję i zadowolenie. To jest tą rzecz, którą wkładamy w to wszystkie, swoją taką całą pozytywną energię. Nie staramy się używać nadmiernych słów. Kiedy mówimy o naszym festiwalu, nie mówimy najlepsze, tylko mówimy najpiękniejszy. Kiedy mówimy o orkiestrze, to właśnie mówimy, bierzesz w czymś udział, sam ją tworzysz, a na na końcu, co jest chyba klu do wszystkiego, oddajemy ludziom. Prowadzenie tego. Każdy sztab w Opolu robi to, co uważa za stosowne. Czy tu będzie grał heavy metal, czy będzie królowało Disco Polo, czy będą grali Marsjanie, naprawdę to jest tylko i wyłącznie sprawa organizatorów. My tylko zawsze mówimy: odpowiedzialność to jest ważne słowo. Odpowiedzialność jest jednoosobowa, dlatego do, trzeba docenić wszystkich szefów sztabu. Jeżeli się coś by zdarzyło nie tak, naprawdę pierwsze słowa to jest do szefa sztabu. Wielokrotnie nagrywając tutaj e, wolontariuszy i osoby, które wrzucały pieniądze na Wielką Orkiestrę świątecznej pomocy. E, rozmawiałam z tymi ludźmi. Oni mówili, że e, na przykład zawdzięczają ich dzieci życie sprzętowi zakupionemu przez wośb. E, pan wymyślił, Panie jest sercem tego i czy to jest tą największą siłą napędową, że pomimo różnych perturbacji, bo wiemy, że takie też były. Chce się panu to dalej robić? Czy co pana napędza? E... Ta zwrotna od ludzi, jeżeli chodzi o rzeczy do takiej najwyższej rangi, życie i śmierć, to powiem szczerze, że jak najbardziej od tego staram się uciec. To, 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 to znaczy, nawet nie próbuję sobie przylepiać nawet cząstki tego w stosunku do siebie, i tutaj staram się być jak najbardziej pokorny. I jak się przeżycia trochę tak zwolniłem w tej odpowiedzi, żebyście zrozumieli Państwo, że jeżeli gramy, jeżeli yy, mówimy, że będziemy grali i zapraszamy do finału, to to zaproszenie jest zawsze bardzo wesołe, często abstrakcyjne. Yy, w tym roku pojawiły się oceany, pojawiły się kolorowe dżungle, ale nie próbujemy ludzi zaprosić do siebie, mówiąc im, że chodzi o życie i śmierć. Nie próbujemy stawiać. Takiego pytania bardzo dla nich, może nawet krępującego. Jak nie wesprzesz orkiestry, to, to komuś się może coś stać złego. Nigdy tego nie chcemy robić, dlatego nawet nigdy. Nie spędzamy na to czasu i nie próbujemy analizować, co też to nasze granie przyniosło. Nasze granie przyniosło, analizując bardzo dokładnie, świetny sprzęt medyczny, świetne wyposażenie w szpitalach, możliwość komfortowej pracy, podniesienie tego komfortu pracy, a na końcu możliwość robienia rzeczy zupełnie nowych, odkrywczych a ta strona duchowa naprawdę zostawiamy gdzieś daleko, 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 e, jest, jest trudna bardzo i dlatego to nie jest tym motorem. Motorem jest naprawdę to, że widzimy Polaków, którzy się w to angażują i jest ich coraz więcej, coraz więcej, bo to w sumie są coraz większe. To jest ten motor, nowoczesność, e, umiejętność, uśmiech, dziejeciaki, które rosną i potem przyprowadzają swoje dzieciaki otoczą, o czym tutaj mówiła szefowa sztabu. To jest ten motor. To jest ten motor, żeby na końcu udowodnić też komuś, a zobacz, jak my to robimy. No, macie to, to, macie to u siebie? To tak my często mówimy. Masz to u siebie? Na koniec powiem taką fajną rzecz. Dykteryjkę kiedyś przyjechał do nas, zawsze mamy gości ze świata, pan profesor ze Stanów Zjednoczonych, diabetolog, współodkrywca pompy insulinowej. Zaprosiliśmy go, żeby zobaczył, jak to wszystko wygląda. Był w szoku. Pierwszy raz w Polsce, na stałe, mieszkając Florydy, a więc świat kolorowy, y, polska w opowieściach przyjeżdża do Polski na te dwa dni. Jest na finale, y, pada śnieg, jest na scenie y, naszej pod płacem kultury. Zachwycony tym wszystkim i pyta mnie tak spokojnie, mówi: U was tak często? Ja mówię: Co dwa tygodnie. I tak sobie potem pomyślałem: On wraca na Florydę, mówi. Co za kurna ekipa! Co dwa tygodnie się tak bawią. Wolę nawet nieraz zmyślać, nieraz wolę nawet budować, a ork orkiestra jest tym takim kolorowym pałacem do budowania i mówienia na świecie. Mate, macie to coś u siebie? Nasi wolontariusze, którzy robią finały w pubach gdzieś w Anglii, zawsze mają za sobą. No, nie polskie kluby, a właśnie Puby, gdzie y, Ziomal, czyli mieszkaniec Bormow, y, czy Liverpoolu czy Londynu mówi kurczę, co to się u was dzieje? Co to za impreza? Wygraliście mistrzostwa świata, wygraliście z nami w piłce nożnej, o co chodzi? To jest to, czy możemy im ich zaskoczyć, to jest chyba najpiękniejsze w tym wszystkim. To mnie napędza, Polacy mnie napędzają tym, co robią, i to jest najważniejsze.